Ze statystyki matematycznej pokażę Wam na tym filmie, jak można wykonać test znaków na badanie zgodności dwóch rozkładów. Generalnie na porównanie, czy dwa wyniki pochodzące z próby pierwszej i z próby drugiej matematycznie, statystycznie są takie same. Mogą być to testy porównujące na przykład, czy zaszedł jakiś efekt, jako alternatywa na przykład dla testu na zbadanie dwóch średnich. Jasno, w treści zadania musi być wtedy określone, jakim testem możemy zbadać zgodność, czyli podobieństwa między jedną a drugą próbą. Jak widzimy, tutaj mamy założenia tego testu. Mówię o tym, że próby muszą być tak samo liczne, a obserwacje muszą tworzyć pary. Czyli mamy jakby, tak bym powiedziała, najlepiej efekt przed i efekt po zajściu jakiegoś czynnika i porównujemy, czy te wyniki można uznać za takie same. Czyli raz w hipotezie zerowej możemy przyjąć, że dwie dystrybuanty są takie same, czyli rozkłady generalnie dwa z dwóch prób są takie same, a w hipotezie alternatywnej, że jednak są różne między sobą. I żeby powiedzmy wykonać ten test znaków, wyznaczamy najprostsze możliwe różnice między tymi wynikami. I czy to będą wyniki próby pierwszej minus wyniki z próby drugiej, czy wyniki z próby drugiej minus wyniki z próby pierwszej, wasz wybór. Ważne, żeby taką różnicę wyznaczyć. I dla każdej z tych różnic musimy sobie określić, jaki jest znak. Czy ten wynik jest dodatni, czy jest ujemny i zobaczyć, którego z tych znaków jest mniej. W moim przypadku na 9 wyników, na 9 takich par badanych mamy tylko dwa znaki dodatnie i ich jest tylko, tak jak mówiłam, dwa. I ta liczba 2 będzie naszą statystyką testu. Żeby się dowiedzieć, która z tych hipotez u nas byłaby bardziej poprawna, czy te próby są takie same, a może któraś z nich jest inna od tej, powiedzmy, pierwszej, która z nich jest odbiega od drugiej, my musimy mieć wartość krytyczną. Tutaj oznakowano ją jako S od alfa. Ona u mnie wynosi 1, to dlatego, że przy zakładanym poziomie istotności alfa w tablicach szukam przy drugim elemencie krytyczną przy liczbie porównywanych par. Jest to bardzo ważne, aby się nie pomylić, bo my mamy wyników 18, ale zestawiamy ze sobą 9 par wyników. Dlatego w tablicach odpowiednich, czyli to są tablice liczby znaków, wybieram wiersz, gdzie będzie liczba par analizowanych 9 i liczba poziom istotności 0,05, czyli tyle, ile my szukamy. Na przecięciu odpowiedniej kolumny i wiersza z odpowiednią liczbą par zestawionych i poziomu istotności mamy wartość krytyczną. Należy uważać w tym teście. Liczba krytyczna, czy wartość krytyczna tutaj wynosi 1 i zgodnie z literaturą tutaj test jest odwrotnie, jakby powiedzieć, lewostronny, odwrotnie podejmujemy decyzję. Czyli jeżeli tutaj liczba reprezentująca statystykę testu przekroczyłaby krytyczną, my nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli w tym momencie byśmy powiedzieli, że te rozkłady są między sobą takie same. Jeżeli jednak, i to jest w większości przypadków odwrotna decyzja w innych testach takich typowych, czy dla średniej, czy dla odsetka, że jakby statystyka testu przekraczała krytyczną, byśmy odrzucili hipotezę zerową. Tu jest decyzja odwrotna, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a tu jednak, jeśli statystyka testu byłaby mniejsza od wartości krytycznej, to byśmy powiedzieli, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. W naszym przypadku statystyka testu wynosi 2 i na pewno jest większa od wartości krytycznej, czyli powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc u nas wyniki z jednej próby są takie same jak z próby drugiej.